Cześć, z tej strony Marta Wotoczek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, chciałam Was dzisiaj zabrać na krótki spacer. Niestety nie będzie po całym ogrodzie, bo Michał przyjechał jest sekundę przed zachodem słońca, także będziemy, słuchajcie, biec i pokażę Wam, co słychać w ogrodzie. Zapraszam na ten odcinek. Słuchajcie, jesteśmy na froncie domu. Na pewno zwrócicie uwagę, że ciągle nie ma cisów. Ja stwierdziłam, że tak, zaczęły się ulewy. Potem stwierdziłam, że będziemy w końcu jechać na wakacje. Jak mi wtedy je zaleje, te nowe, nie było tego elementu, którym chciałam je unieść w górę, stwierdziłam, że zrobimy to jesienią. Także rabata jest teraz bez cisów i bardzo dobrze, bo mamy, słuchajcie, ostatnie dwa tygodnie non-stop kosmiczne po prostu ulewy. Tutaj wszystko było zalane. Także te cisy będą musiały być naprawdę uniesione w górę, w takich niby donicach. Ja chcę takie po prostu tutaj zrobić. Jak będzie, pokażę, słuchajcie. Ale o różach. Róże już powoli zaczynają przekwitać. Tutaj mamy Gertrude Jekyll. Pięknie pachnie, jak się tutaj chodzi. Ciągle nie mam przeciętych bukszpanów. Ja, słuchajcie, biegam po prostu ostatnio w jedną i w drugą stronę i z niczym nie nadążam, ale pewnie macie podobnie. Zaczęły się wakacje, nasza Gaba, słuchajcie, zdała właśnie maturę, więc też byliśmy tutaj pełni emocji, jak to będzie. No ale róże kończą kwitnąć i za sekundkę będę musiała je ogławiać. Druga Gertruda, jak widzicie, też już przekwita. Ją też będę ścinać niziutko, ale czekam, aż przekwitną wszystkie kwiaty. Wtedy po prostu przyjdę, zetnę i będę mieć temat z głowy. Słuchajcie, nie będziemy jeszcze iść do hortensji, tylko pokażę Wam, jak wyglądają kwiaty na ganku i jak wygląda rabata pod oknem kuchenny. Słuchajcie, super tunie, jak widzicie, wyglądają nadal mega. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tych kompozycji, które zrobiłam w tym roku. Jeżeli chcecie posłuchać trochę więcej o supertuniach i o tym, w jaki sposób je w tym roku uprawiałam i jak się sprawdzają, pokazuję je we wszystkich prawie donicach, jak wyglądają na rabatach i właśnie jak sprawdzają się w gruncie. Także koniecznie zobaczcie, jeżeli nie widzieliście, super to wyszło. Na pewno będę to połączenie powtarzać w przyszłym roku, bo jest naprawdę niedużo trzeba przy nim robić. Jest efekt naprawdę wow. Podlewać. Pytaliście tylko pod tym ostatnim wideo, ja nie odpowiedziałam, jak ja je czyszczę. Słuchajcie, wkładam rękę tutaj pod te kwiatki i potrząsam, wszystko spada i wtedy po prostu zamiatam i myję ganek. I tak robię mniej więcej raz na tydzień, raz na półtora tygodnia. Słuchajcie, za mną jest rabata, na której są nasze dwa największe bukszpany. W tym roku zrobiłam tylko jeden oprysk na ćmę bukszpanową i na razie jest cisza, także mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. W zeszłym roku miałam tam werbeny patagońskie i perowską. Werbeny patagońskie, słuchajcie, u mnie, te, które były w zeszłym roku, nie przetrwały. Wysiały się w kosmicznych ilościach, zresztą pokażę Wam mój wyrzut sumienia, pole mojej werbeny, którą powinnam już dawno przerzedzić. I teraz też z tyłu będą werbeny, tylko one będą później i może lepiej, bo one w zeszłym roku, te, które już miały kilka lat, bardzo szybko zakwitły i bardzo dominowały perowską. Teraz werbenki są malutkie, perowskie po prostu jest cała się rozłożyła. A przed nią dopiero co posadziłam teraz jeszcze takie szałwie jednoroczne. Po mojej prawej stronie, słuchajcie, zaczynają anabelki. No wygląda to super. Ja aż sprawdziłam w tym tygodniu, do jakiej wysokości może rosnąć anabel. I tam było napisane, że do 1,50 m, więc zgadza się. U mnie osiągają maksymalną wysokość i naprawdę wyglądają super. Oprócz jednej sztuki, która w zeszłym roku mi, słuchajcie, nie kwitła i w tym też nie chce kwitnąć. Widzę, że ma jeden kwiat. Bardzo ambitnie, natomiast reszta jest po prostu pokryta ogromną ilością kwiatów. Także końcówka lipca będzie super. No i one będą nas cieszyć też do przymrozków. Słuchajcie, tutaj na dole zaczęła kwitnąć paszmina. Możecie zobaczyć, ona ma tak fenomenalne kwiaty. Bardzo je lubię. Białe w środku, różowe. Ona jest taka czasami wręcz zielonkawa. Dość późno tutaj zakwita i bardzo ładnie łączy mi się właśnie z tymi anabelkami. A pomiędzy w tym roku posadziłam powojniki bylinowe, które tutaj sobie płożą i jak płożą, to są zjadane przez ślimaki. Rozsypałam już, słuchajcie, środek na ślimaki i zobaczymy, jak będzie działał. Po mojej drugiej stronie jest trawa Hakone Chloe
Aurea, jeżeli dobrze pamiętam, wygląda jak wyrzut sumienia, bo są to młodziutkie roślinki. Tutaj mam dwie starsze, no i te wyglądają już coraz lepiej, ale ja już to widzę, słuchajcie, za 2-3 lata, jak to będzie wyglądało, będą Anabele, a przed nimi będą tutaj się tak rozsiewać te trawy i będzie to super. Tutaj mam hortensję, którą dziewczyny twierdzą, że to jest Otaxa i mam taką nadzieję, że tak się ona nazywa i wy też będziecie mogli ją kupić, bo po prostu ona kwitnie, mimo nie wiadomo jakie by były zimy, kwitnie i na nowych pędach, i na tych starszych, bardzo obficie i te kwiaty tłoczy i tłoczy. Nie jest tak, że tak jak Anabelka, zakwita i koniec, a tutaj cały czas nowe kwiaty się pojawiają. Przejdziemy sobie, słuchajcie, na patio. Idąc na patio, możecie zobaczyć moją jabłonkę espalierową, która tutaj, mrówki zdecydowały się zrobić tutaj kolonię mszyc, więc walczę. Kwitnie tutaj róża Heavenly Pink, coraz piękniej wygląda, a po drugiej stronie jest róża Fairy. Idziemy na patio. Słuchajcie, na patio przede wszystkim chciałam wam pokazać, jak wyglądają super tunie. Ściana wygląda po prostu przepięknie. Teraz to jest ten etap, który lubię najbardziej. Super tunie, słuchajcie, są, same się podlewają, także super. Czyszczę dokładnie tak samo, wkładam rękę i potrząsam i wtedy lecą te wszystkie suszki. Raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, jak pamiętam. I raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie ją nawożę też, jak pamiętam, bo słuchajcie, naprawdę, ja już czasami nie wiem, co ja mam robić i za co się mam chwytać. Więcej o tych tutaj półeczkach zobaczycie też w wideo o supertuniach, a ja chciałam wam pokazać, jak wygląda dzisiaj jasmina na domku, bo jest obłędna, po prostu przepiękna. Moja jasmina na ściance przymarzła i to przymarzła konkretnie i ta przetrwała na szczęście, bo po prostu mi się chyba zapłakała. Uwielbiam te róże i pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby przymarzła od 4 lat. No wygląda pięknie, pachnie tak, że słuchajcie, całe patio jest po prostu nasączone jej zapachem. W połączeniu razem z supertunią Silverberry wygląda po prostu bosko. A tutaj jeszcze pod spodem dołączy za sekundkę pomponella. Ja jej dzisiaj popodwiązywałam i mają takie, możecie zobaczyć, tutaj są takie kabelki, które trzymają pędy, żeby mi nie uciekały i nie pokładały się po ziemi. Dzisiaj w ogóle chodziłam i tak podwiązywałam w wielu miejscach, bo teraz jest tak, że to wszystko nam tak się próbuje, słuchajcie, porozłazić po rabatach. Pokażę wam jeszcze grządki wzniesione. Naprawdę w tym roku pokorzystaliśmy ogromnie. Zjedliśmy większość sałat. Te sałaty, które są, duża ich część już poszła w kwiaty. Przy tak wysokich temperaturach nie można się spodziewać niczego innego. Jestem w szoku, że niektóre jeszcze nie chcą kwitnąć. Przepiękne są, słuchajcie, te buraczki żółte, które sialiśmy razem, bo rzodkiewki wszystkie zebrałam, a te buraczki, które sialiśmy, są takie już konkretne, więc jestem gotowa wszystkie je razem wyrwać, oczyścić i będę je piekła i zrobię z nich taką fajną sałatkę z fetą. I co jeszcze? Piękne są selery naciowe, groszki już wszystkie pożarłam, ale naprawdę czekam jeszcze oczywiście na marchewki i wysiałam już sobie trochę nowych sałat, żeby pokorzystać, ale zbiory w tym roku były naprawdę fantastyczne. Teraz pójdziemy sobie może do ścianki, pokażę wam, jak tam wygląda i okolice ławki. Tutaj udało mi się już, słuchajcie, ogłowić większość róż, które przekwitły. Nie wszystkie jeszcze, bo to jest taka praca, którą można robić w kółko. Fantastycznie wygląda rutewka Delawaya. Nie mogę się doczekać, jak zakwitnie. Pokażemy wam na pewno, bo to będzie coś cudownego. Ona tak fantastycznie wygląda, jak taka chmura fioletowych kwiatów. Ale wszystko. Floksy, słuchajcie, już są gotowe, część zaczyna już powolutku kwitnąć, także za moment, ten moment, kiedy zetniemy róże, będą kwitły też inne byliny. Także tutaj nigdy nie ma tego momentu, w którym coś nie kwitnie. Za mną kwitnie róża Madame Anisette. Ostatnio pytaliście się, jaką różę bym poleciła. Przetrwała fantastycznie zimę, co roku ma ogromną ilość kwiatów. Wy bardzo często się pytacie o nią, bo tą różę też pokazywaliśmy w zeszłym roku. Kwitnie bardzo obficie, bardzo ładnie pachnie. W zeszłym roku tam jeszcze była eglantyna, ale w tym roku jej się przymarzło, ma bardzo cienkie pędy i bardzo się pokłada, także niestety nie ma tej pięknej, górującej nad nią róży, którą bardzo często widzicie w filmie, jak ja ją tak wącham, to jest właśnie eglantyna. W następnym roku może będzie lepiej. Słuchajcie, pokażę wam ściankę. Zobaczymy, ile zdążymy przed zachodem słońca, żeby już nie było całkowitej ciemnicy. Na ściance kwitną wszystkie powojniki. Nakręciłam teraz wideo o powojnikach, w których opowiadam wam, jak w tym roku się sprawdzają. Ciągle nie wiem, co jest Prince'owi Charlesowi, ale czekam na jego nowe pąki, bo ma bardzo dużo nowych i chcę zobaczyć, czy ten problem z tymi takimi nadgryzionymi kwiatkami będzie. Ale ja posadziłam w tym roku Prince'a Charlesa
przy przejściu z patio i tam też są pogryzione. Także to jest tylko ta jedna odmiana i we wszystkich miejscach jest ten problem, a pozostałe mają się dobrze. Także nie wiem o co chodzi. Prince Charles w tym roku ma jakiegoś małego foszka. Jak zwykle Emilia Plater wpełzła sobie na brzozę, złapała się jej liści. W pierwszym roku, kiedy to zrobiła, myślałam sobie, nie, muszę ciąć niżej, ale potem mi się tak to spodobało, że te kwiaty są tak splecione. W tym roku drugi powojnik też zaczął tak sobie włazić z drugiej strony. No super to wygląda i rośliny są, myślę, że chyba do 4 metrów aż urosły. Słuchajcie, tutaj jeszcze nie wszystkie róże zakwitły. Czekam bardzo na Kurfürstin Sophie, która w zeszłym roku była dużo niższa i polecałam Wam ją, mówiąc, że ona świetnie rośnie tak niziutko. Ona przymarzła całkowicie, musiałam ściąć ją do ziemi i zastanawiałam się, czy w ogóle ona odbije. Odbiła, ma mnóstwo pąków, tylko że jest 2 razy wyższa niż w zeszłym roku. I nie wiem, czy to jest kwestia tego niskiego cięcia, tak podejrzewam. Zobaczymy, jak będzie się zachowywała w kolejnym roku. Czekam na te kwiaty strasznie, bo one fantastycznie wyglądają i bosko pachną. Rabata obok mnie to rabata wyrzut sumienia. Pewnie widzicie, co tutaj się dzieje. Tutaj dzieje się wszystko. Ilość werbeny patagońskiej, która mi się wysiała, ja ją zostawiłam z planem, że przesadzę ją na front domu. Część przesadziłam już, ale jest jej ciągle za dużo. Muszę jeszcze ją wypielić, żeby tutaj te rośliny były w stanie oddychać. Róże są niepodparte, przez to, że były przycięte nisko, pokładają mi się trochę na rabacie, ale też pięknie kwitną lawendy i teraz Wam lawendę pokażę. Lawendy, mimo tego, że przycięła mnie tak niziutko, bardzo fajnie kwitną i mam tutaj całkowicie białą lawendę. Musiała to być chyba jakaś samosiejka, bo jej chyba w zeszłym roku nie było. Ta moja starsza, ona coraz jest jaśniejsza co roku. Natomiast z lawendami jest akurat okej, a można by się było spodziewać, że po tej zimie wypadnie ich sporo. A wszystkie zadowolone. Słuchajcie, ja Was jeszcze szybciutko zabiorę tam, gdzie jest powojnik Comtesse de Bouchot, żeby już tak na pewno go Wam pokazać, bo wygląda super, jeszcze lepiej niż ostatnio, kiedy kręciliśmy wideo o powojnikach. I myślę, że na tamtym fragmencie będziemy musieli skończyć, bo robi się naprawdę coraz ciemniej. Śmigamy na drugą stronę ogrodu. Powojnik wygląda super, mimo tego, że miał uwiąt na 2 pędach, także bardzo cieszę się, że to tylko te 2 pędy. Pięknie się rozwinął, ale najbardziej cieszy mnie to, że ten, który jest z tyłu, który jest od niego młodszy, w tym roku po prostu taki jest naprawdę napakowany kwiatami. Zdominował róże Utachsensosen Princessin, także bardzo jestem z niego zadowolona i mam nadzieję, że ten pojedynczy przypadek tego uwiądu na tych 2 pędach to będzie tyle. Tutaj słuchajcie, kocimiętka ciągle pięknie kwitnie. Pomiędzy kocimiętkami zaczyna zakwitać też fejry, róża okrywowa, a boskobel już przekwita, także przede mną konkretne ogławianie. W tym roku będę starać się ogławiać troszeczkę nie tak nisko jak w zeszłym, bo chcę, żeby zakwitły mi, żeby je było widać, bo one wszystkie takie są raczej niziutkie te róże w porównaniu z poprzednimi latami. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten króciutki spacer Wam się podobał. Niestety nie cały ogród. Wiem, że bardzo chcecie, żebym zrobiła taki cały ogród od A do Z. Mam nadzieję, że niebawem po jakichś takich wakacyjnych planach, jak wrócimy wypoczęci, to po prostu uda nam się coś takiego nakręcić. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.